komentujecie najciekawsze inwestycje drogowe, chodnikowe ostatnich miesięcy? Dzień dobry. Wszystkie inwestycje są ciekawe i tutaj po prostu je może wymienię. Chodnikowe. Wybudowaliśmy, już prawie skończyliśmy chodnik w miejscowości Rozwadówka Folwark. Uważam, że potrzebny, gdyż to jest miejscowość leżąca przy przelotowej trasie Wisznica-Sosnówka, już tak w skrócie będę mówił. Poprawi to na pewno bezpieczeństwo mieszkańców i swobodę poruszania się. Oprócz tego, jak już jesteśmy w Rozwadówce Folwark, ale też w każdej miejscowości. W tym momencie trwa inwestycja drogowa na drogach gminnych, drogach gruntowych, które w tym momencie są utwardzane kamieniem i jest poprawiana jakość, którą spełniają te drogi. Będzie wygodniej, bezpieczniej i podejrzewam, że też odrobinę szybciej poruszać się tymi drogami. To dotyczy każdej miejscowości w naszej gminie. Dodatkowo jeszcze będzie kolejny przetarg, również pozostałe drogi gruntowe, których w pierwszym etapie nie udało nam się wykonać, zostaną wykonane. Przechodzimy do Sosnówki, tutaj również kończymy budowę chodnika, tak żeby chodnik biegł przez całą miejscowość, a nie tylko jak do tej pory kończył się przy budynku Urzędu Gminy. Chodnik w kierunku Motwicy. Chodnik w kierunku Motwicy, tak. Udało nam się wyremontować drogę z Rozwadówki do Romanowa. Plus oczywiście wybudowany odcinek między Motwicą a Czeputką, który leży w tym ciągu drogi i muszę przyznać, że tutaj to jest element, którym można się pochwalić, bo jest to odcinek o długości około 11 km. Więc ciąg naprawdę ładny. W tym momencie powstała taka mini obwodnica Sosnówki. Oczywiście plany mamy jak zawsze duże. Tutaj wrócę do... Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ale pewnie pamięta moją książkę, którą piszę cały czas. Kolejne karty tej książki są napisane i myślę, że jeszcze uda mi się przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście tych stron dopisać i ta powieść zaczyna już nabierać naprawdę ambitnych kształtów. Mam w planie... Udało nam się pozyskać środki z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków na nasze kościoły, które są zabytkowe. Trzy kościoły na terenie gminy są kościołami zabytkowymi i będą poddane renowacji, ale tutaj już w porozumieniu z konserwatorem zabytków, jak również z księżmi, którzy są administratorami i wiedzą najlepiej, co trzeba tam zrobić. Dodatkowo jeszcze mam nadzieję, że uda nam się przy odrobinie szczęścia zrobić jeszcze kilka lub kilkanaście kilometrów dróg, co jest bardzo ważne ze względu na to, że no, drogi jakie są, jakie były, jakie są, a jakie będą, każdy będzie miał okazję zobaczyć i ocenić.